Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, z tej strony Dozo i w dzisiejszym odcinku pogadamy o pistolecie maszynowym, który aktualnie w grze występuje w dwóch wariantach, w wersji z Modern Warfare oraz z Cold War'a, a mowa oczywiście o MP5 w tej wersji z Cold War'a. Jak wypada w porównaniu do MP5 z Modern Warfare? Jakie ma szanse z Maciem 10? Jaki zestaw jest na nią najlepszy? Tego i więcej dowiecie się w tym filmie, dlatego nie przedłużając, zaczynajmy. MP5 z Modern Warfare przeze mnie od samego początku była uważana za najlepszy pistolet maszynowy i po mecie na MP7 ludzie rzeczywiście się do niej przekonali. Jak zatem sprawa wygląda z MP5 z Cold War'a? Czy będzie od razu najlepszym pistoletem maszynowym, czy jednak czegoś jej brakuje i MAG 10 nie zostanie przez nią zdetronizowany? Przekonajmy się, analizując broń pod kątem statystyk, które będę podawał z lufą Task Force, z użyciem również wiedzy, którą nabyłem, robiąc film, który pojawił wam się właśnie w prawym górnym rogu ekranu i do którego link znajdziecie również w opisie. Co więcej, chciałbym zaznaczyć, że jak się okazuje po moich testach, Task Force zwiększa zasięg bardziej niż lufa gwintowana, również na Macu. Także jeżeli stosujecie mój zestaw na Maca, to zamieńcie proszę lufę gwintowaną na lufę Task Force. Nie zwiększa ona czasu celowania, a 2 metry dodatkowego zasięgu jest zawsze w cenie, podobnie jak mniejszy rozrzut strzałów z biodra. Z kolei kontrola odrzutu na pistoletach maszynowych nie powinna wam sprawiać problemu. Czas przeładowania wynosi 2,5 sekundy i z magazynkami Stanag się to nie zmienia. Natomiast magazynki Salvo skracają ten czas bardzo nieznacznie, bo zaledwie o około 70 milisekund, co jest zupełnie niezauważalne w grze. Czas przerwania przeładowania natomiast jest taki sam dla każdego z magazynków. Podstawowa prędkość pocisków dla MP5 wynosi 480 metrów na sekundę, z kolei z lufą Task Force ta wartość wzrasta do około 680 metrów na sekundę. W tle macie potwierdzenie tego za pomocą testów. Czas celowania MP5, jak się okazuje, jest całkiem spory i jestem wręcz trochę zaskoczony takim, a nie innym wynikiem. W następnym segmencie przekonamy się, czy będzie to decydująca cecha. Zasięgi MP5 przetestowałem i okazuje się, że z lufą Task Force zasięg wynosi około 14 metrów, czyli tyle, ile miała MP5 z Modern Warfare jeszcze przed nerfami. Ponadto drugi spadek obrażeń uświadczymy po dopiero około 24 metrach, co jest świetnym wynikiem jak dla pistoletu maszynowego. Jak więc MP5 z Cold War wypada na tle MP5 z Modern Warfare? No, jest naprawdę dużo lepiej. Nie tylko zasięgi są lepsze o około 3 metry, to dodatkowo czasy zabicia na każdym dystansie przedstawiają się również lepiej, a czas celowania co prawda jest większy na MP5 z Cold War, ale nie na tyle, żeby gdziekolwiek sprawił on, aby MP5 utraciła swoją supremację, a jedynie wyrównuje szanse na najbliższe dystanse. Jak sprawa przedstawia się zatem wobec Maca 10? Tutaj jest z kolei wręcz na odwrót. MAG 10 co prawda odstaje od MP5, jeśli chodzi o czasy zabicia w głowę, szczególnie do 14 metrów, ale ma o wiele lepszy zasięg. MP5 przegrywa również, jeśli chodzi o czas celowania i to całkiem sporo. Tak więc dopóki nie macie jakiejś niesamowitej celności i trafiacie zawsze i tylko w głowę, lepszym wyborem w każdym przypadku będzie MAG 10. Zerknijmy jeszcze na rozrzut strzałów z biodra, jak sprawa przedstawia się w tym segmencie. Ano, jak się okazuje, MAG 10 i MP5 z Cold War'a mają identyczne rozrzuty z biodra, więc porównanie do MP5 z Modern Warfare wygląda również tak samo jak wcześniej. Rozrzut strzałów z biodra MP5 z Modern Warfare ze wszystkimi dodatkami na jego zmniejszenie versus rozrzut strzałów z biodra z MP5 z Cold War'a również ze wszystkimi dodatkami na jego zmniejszenie, czyli efektywnie jedynie lasera 5MW, jest korzystny dla wersji z Modern Warfare. Przejdźmy do sekcji dodatków. Lufy zachowują się tak jak na Macu 10, czyli gwintowana zmniejsza podrzut. Z kolei Task Force wcale nie zwiększa podrzutu, za to zwiększa bardziej odgwintowanej zasięg oraz podbija prędkość pocisków, więc jest to zdecydowanie najlepsza lufa z tej kategorii, a nie tak jak twierdziłem wcześniej na poradniku Maca 10, gwintowana. Chwyty przednie nie są niespodzianką, jeśli wiedzieliśmy już wcześniej o tym, że chwyt Striker, czyli odpowiednik chwytu Bruiser, zmniejsza podrzut. Jest on tak samo skuteczny jak chwyt Field Agent, ale zmniejsza bardziej czas poruszania się podczas celowania, czego ten drugi nie robi, więc jest chwytem efektywnie gorszym. Z kolei chwyt przedni, jak i szybki chwyt SFOD za dużo nie zmieniają względem standardowego odrzutu.
Co do kolb, to sytuacja tu przedstawia się jak na teście wszystkich dodatków, z tym, że przetestowałem jeszcze tutaj czas przejścia ze sprintu do strzału i jak się okazuje, kolba Raider rzeczywiście skraca ten czas i to prawie o 100 milisekund podczas wychodzenia ze sprintu taktycznego oraz około 50 milisekund, gdy wychodzimy ze sprintu zwykłego. Kolba SAS Combat z kolei w ogóle nie wpływa na czasy oddania pierwszego strzału po sprincie, więc w tej kategorii będziemy musieli zdecydować między mniejszym rozrzutem strzałów z biodra lub mniejszymi czasami wyjścia ze sprintu oraz lepszą mobilnością podczas celowania, ale większym rozrzutem strzałów z biodra przy kolbie Raider. Owiki, tak jak udowodniłem to w moim filmie o dodatkach, przypominam, że link znajdziecie w opisie, są zupełnie zepsutą kategorią na pistoletach maszynowych i wcale czasu celowania nie skracają, a wręcz go wydłużają, a w najlepszym wypadku go po prostu nie pogarszają. Tak więc te kategorie omijajcie szerokim łukiem. Przy laserach pamiętajcie, że najkorzystniejszym laserem na rozrzut strzałów z biodra jest laser 5MW, a z kolei wskaźnik celów SOF zmniejsza czas celowania o około 17 milisekund. Sytuacja w kategorii amunicji ponownie jest taka sama jak na Maku. Nie ma sensu brać szybkich magazynków salwo, gdyż nie przyspieszają one w znaczący sposób żadnego z czasów przeładowania, wszak różnica 70 milisekund przy czasie ponad 2 sekund jest zupełnie niezauważalna. Co więcej, nie ma różnicy w szybkości celowania między magazynkami Stanag a salwo. Ale o ile na Maku, ze względu na jego szybkostrzelność, magazynki 53 nabojowe były bardzo potrzebne, tak z kolei na MP5 moim zdaniem nie do końca są. Ma ona bowiem mniejszą szybkostrzelność właśnie i większe obrażenia na jeden pocisk. Zatem jak przedstawia się propozycja 40-nabojowych magazynków? Jak się okazuje, 40-nabojowe magazynki bębnowe nie zmieniają czasu celowania, a przeładowanie również trwa tyle samo. No to może warto wziąć 40-nabojowe szybkie magazynki? No i tutaj klops, bo jak się okazuje, te magazynki z kolei spowalniają już czas celowania, nie tak bardzo co prawda jak magazynki Stanag, ale ponownie nie gwarantują praktycznie żadnego lepszego czasu przeładowania, bo różnica ponownie wynosi jedynie około 70 milisekund. Tak więc moim zdaniem najlepszym wyborem w tej kategorii będą 40-nabojowe magazynki bębnowe, które nie spowalniają czasu celowania, a jednocześnie zapewniają nam więcej kul w magazynku. Przejdźmy do segmentu polecanych zestawów. Na MP5 z Cold War'a zestaw jest dość prosty i skupiony jest na zwiększeniu mobilności oraz zasięgów, a znajdziecie w nim Tumik Agency, Lufe Task Force, Kolbe Raider, chwyt Field Agent oraz 40-nabojowe magazynki bębnowe. Tumik Agency dla wyciszenia oraz tak samo jak Lufa Task Force na zwiększenie prędkości pocisków i przede wszystkim zasięgu. Kolba Raider dla jak największego skrócenia czasów przejścia ze sprintu do strzału oraz zwiększenia mobilności podczas celowania. 40-nabojowe magazynki dla zwiększenia ich pojemności oraz chwyt Field Agent, bo jest to właściwie kontrola odrzutu za darmo. Gdyby komuś nie przeszkadzał duży odrzut na broni, to jak najbardziej może zamienić chwyt Field Agent na latarkę SOF. Nie polecam z kolei zamieniania kolby Raider na kolbę SAS. Różnica w prędkości ruchu podczas celowania jest naprawdę niewielka, z kolei różnice w czasie przejścia ze sprintu do strzału ogromna, więc byłoby to strzelanie sobie w stopę. Co więcej, zmniejszenie rozrzutu strzałów z biodra poprzez zamianę kolby Raider właśnie wydaje mi się mocno niewłaściwe. Umieśćmy w takim razie MP5 z Cold War'a w rankingach. Statystycznie, jak widzieliście w poprzedniej części filmu, nie ma ona szans w starciu z Makiem. Z kolei z MP5 z Modern Warfare radzi sobie całkiem nieźle, dlatego ląduje ona na drugim miejscu rankingu statystycznego, dzięki przede wszystkim o wiele lepszym czasom zabicia od trzeciego miejsca. Jak sytuacja przedstawia się w rankingu subiektywnym? Tutaj w stosunku do rankingu statystycznego niewiele się zmienia. Mach 10 jest niewiele gorszy od MP5 na bliskie zasięgi. Jest to różnica praktycznie niezauważalna. Z kolei MP5 ma spory podrzut i na zasięgi powyżej 10 metrów już będziemy to mocno odczuwać, szczególnie jeśli przeciwnik będzie schowany za osłoną. Z drugiej jednak strony jest zdecydowanie mocniejsza od swojej rodziny z Modern Warfare i to wyraźnie czuć, dlatego nie mogę umiejscowić tego pistoletu maszynowego nigdzie indziej niż również na drugim miejscu. A co wy sądzicie o MP5 w wersji z Cold War'a? Urzekła was i będziecie nią grać zamiast Makiem 10, czy jednak duży odrzut was od niej odtrąca? Dajcie znać w komentarzach, wpadnijcie na grupę na Facebooku oraz serwery Discord. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Chciałbym jeszcze w tym miejscu podziękować również nowym lożownikom za wspieranie, a są to Puder, Rental26, Gizo.pl oraz Muffin Fuffin. Dzięki ogromne. Tymczasem dziękuję wam wszystkim pięknie za uwagę, trzymajcie się i doza.